Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj poznamy bardzo ważną rzecz, bo wiem, że wszyscy obcokrajowcy, nie tylko Polacy, mają z tym problem. Mowa tutaj o mój albo mucio. No właśnie, kiedy używać mój, a kiedy używać mucio? Tego dowiemy się na dzisiejszej lekcji. Zapraszam! No dobra, moi drodzy, zaczynamy od mój. Mój znaczy bardzo. Uwaga, kiedy używamy mój? Przede wszystkim, pierwsza zasada, mój używamy zawsze z przymiotnikami. Przymiotnik odpowiada na pytanie jaki, tak? Brzydki, ładny, głupi i tak dalej. Na przykład w tym zdaniu. Ella es muy bonita. Ona jest bardzo ładna. Zobaczcie, mamy tutaj przymiotnik. Bonita znaczy ładna. Ella es muy bonita. Ona jest bardzo ładna. Użyliśmy mój, dlatego że mamy tutaj przymiotnik. Także mój zawsze występuje przed przymiotnikami. Druga zasada, mój będzie występować również przed przysłówkami. Przysłówki odpowiadają na pytanie jak, szybko, wolno, blisko, daleko i tak dalej. Zobaczmy teraz to zdanie. Él vive muy cerca. On mieszka bardzo blisko, tak? Jak? Blisko. Także mamy muy cerca. Zobaczcie, mamy przysłówek i również musimy użyć muy. Mój, moi drodzy, jest nieodmienny, jak mogliście zauważyć. Nieważne, czy mamy przymiotnik w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej, czy mamy rodzaj męski, czy żeński, mój się nie odmienia, jest nieodmienne. To musicie sobie zapamiętać. Teraz zobaczymy, kiedy używamy mucho. Mucho znaczy dużo. Mucho używamy zawsze przed rzeczownikami. Na przykład, hay mucha gente. Jest bardzo dużo ludzi, tak? Hay mucha gente. Mamy rzeczownik, la gente, ludzie, dlatego używamy po prostu słowa mucho. Tutaj w tym przypadku mucho się odmieniło, bo mucho się odmienia. Tutaj mamy mucho, mucha, muchos, muchas. To wszystko zależy od tego, czy rzeczownik jest w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej, czy jest rodzaju męskiego, czy jest rodzaju żeńskiego. Mucho musi się odmienić. Tak jak mój się nie odmieniało, to mucho się odmienia. Hay mucha gente, dlatego że la gente, ludzie, jest tak naprawdę rodzaju żeńskiego liczby pojedynczej. Także mamy mucha gente, a nie mucho gente. Druga zasada jest taka, że mucho używamy po czasowniku. Estudio mucho. Dużo się uczę. Także podsumowując, mój używamy z przymiotnikami i z przysłówkami, a mucho używamy z rzeczownikami i po czasowniku. Oczywiście musicie przerobić bardzo, bardzo dużo ćwiczeń. To wydaje się bardzo proste, ale trzeba przerobić bardzo dużo ćwiczeń, żeby to nam wpadło do głowy. Także mam nadzieję, że pod okiem dobrego lektora zrobicie, przerobicie mnóstwo ćwiczeń i w końcu tego się nauczycie i nie będziecie już mieli więcej problemów z mój i mucio. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam podobał. Dajcie znać w komentarzach, łapki w górę. Nie zapomnijcie o moim fanpage'u na Facebooku i Instagramie. No i oczywiście o mojej stronie internetowej www.podniebemmalagi.com. Do zobaczenia wkrótce. Pa! My past deep where I go.